się z pracy wykoni. Że nie dajemy rady,
Witaj, Panie, dobrze, że jesteś. Witaj, Zbawicielu, czekaliśmy na Ciebie. Dobrze, że przyszedłeś. Dobrze, że jesteś.
Przyjaciel to jest ten, który nie rozlicza z upadków, nie punktuje z tego, co ci się nie udało, co się nie wyszło. Przyjaciel to też nie jest ten, który każe. To nie jest ten, który kontroluje. W tym obrazie pokazujesz nam siebie jako mojego przyjaciela, który przychodzi, aby ze mną być. Ten czas, który teraz przeżywamy, nie jest czasem łatwym. Niektórzy mówią, że to trudny czas. Ten czas jest trudny. Wszyscy o tym wiemy. I nie czujemy się w tym czasie komfortowo. Jesteśmy ograniczeni, sparaliżowani. I Ty przychodzisz, aby z nami być. Nie rozliczać, nie karać, nie mówić, a nie mówiłem. Trzeba nie obchodzić ode mnie. Trzeba przestrzegać przykazań. Oczami wiary chcemy widzieć siebie współczujące. Bo przyjaciel współczuje. Chcemy się odnaleźć w tej scenie i zobaczyć Ciebie, który jest zatroskany o nas. Zobaczyć mądrego przyjaciela, który prowadzi nas przez konkretną lekcję. I chyba coś nam prowadzi Jezu. W ostatnich dniach zobaczyliśmy, że potrafimy być ludźmi. Przypomnieliśmy sobie, co to znaczy być człowiekiem. Nasza diecezja przy pomocy ludzi, pewnie z całego świata, zebrała ponad 1 000 000 złotych na respiratory dla szpitali. Otworzyliśmy nasze portfele. Zobaczyliśmy starszych samotnych ludzi.
przypomnieliśmy sobie, co to znaczy być człowiekiem. Przyjacielu, prowadź nas przez te lekcje, abyśmy dobrze drogi. Bądź przy nas. Przyjaciela mam.
Naprawdę Ciebie potrzebujemy.
potrzebujemy Twojej łaski, aby żyć normalnie. Oczami wiary widzę, jak na nas patrzysz i wierzysz w nas. Że to dobro, które się dzieje w tym czasie, że ono się nie skończy z końcem zarazem. Ale że wszyscy wyniesiemy z tego konkretną lekcję na życie. Że bycie człowiekiem to umieć zjąć kolana przed Bogiem. Stworzenie, które oddaje chwałę Stwórcy, nie sobie. Kiedy to wszystko się skończy, chcę wierzyć w to bardzo mocno, że przypomnimy sobie, że każde życie jest wartością. Tak jak teraz nie wychodzimy z domów, nie dlatego, że nam ktoś kazał, ale nie odchodzimy, bo kochamy i nie chcemy narażać innych. Zaczęliśmy myśleć o innych, o starszych, samotnych, o tych, których być może często się baliśmy. Zaczęliśmy myśleć o tych, o których dawno już nie myśleliśmy. Dobrze by było, aby to przenieść do życia, kiedy ten czas zagrożenia się skończy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą myślę, chcesz nam jakoś pokazać. Ludzka słabość, grzech, który w każdym z nas jest, bo każdy z nas dźwiga jakiś krzyż, większy, mniejszy, ładniejszy, brzydszy. Że my w tej słabości nie jesteśmy sami. Że Ty jesteś tym przyłonem, który dźwiga nasze krzyż. Że jesteś Ty, który przychodzisz i otwierasz groby, wydobywasz nas z tego, co nas zabija. Że jesteś przy nas zawsze. Chcę Cię prosić, Jezu, abyś każdego z nas na swój sposób uczył zaufania Tobie. Zaufania, że gdy jest ciemno, to ufam, że Ty jesteś przy mnie i prowadzisz mnie z pomocą. Że jesteś zawsze. Panie,
Prosisz nas o wiarę wtedy, kiedy modlitwy są jakby wysłuchane, bo prosimy o jedną, a dzieje się inaczej. Prosisz nas o wiarę wtedy, kiedy, szczególnie wtedy, kiedy jakby nie czujemy Twojej obecności. Prosisz nas o wiarę, kiedy już ja, człowiek, siebie mam dość. Kiedy przychodzą takie momenty, że ja już nie potrafię na siebie spojrzeć prostrze, bo tyle obiecywałem sobie, Tobie i nic z tego nie wyszło. A Ty mi ciągle mówisz, że masz pewne upodobanie. Prosisz nas o wiarę w słabości, w podnoszeniu się z upadków, w nawróceniu. Prosisz nas o wiarę, bo przez wiarę wchodzimy bardzo głęboko w pracę z Tobą. I myślę, że to nie jest czas teraz, składać. Niech to pytanie, Twoja prośba w nas zamieszka. Prosisz nas o wiarę. Zamieniono na życie. Ponieważ jest to prośba duża i niełatwa. Pozwól Jezu, że zakończę prośbę, bo bez Ciebie nie dam rady. Panie, przymnóż nam wiarę. Wlej ją w serce, szczególnie dzisiaj, kiedy to, co się dzieje na zewnątrz, ale i to, co jest w
Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Valencia.